Polska bez przywilejów. Tam mogę do góry tą, to hasło. Polska bez przywilejów. Proponujemy otwartą rozmowę z górnikami. I mówię to tutaj w Katowicach na Śląsku. Sytuację, w której od przyszłego roku, kiedy będziemy tworzyć, gdyby się tak udało, będziemy tworzyć rząd, to osoba, która chce rozpocząć pracę w górnictwie, nie będzie miała wcześniejszej emerytury. Nie będzie miała wcześniejszej emerytury. Nie będziemy zabierać przywilejów tym, którzy je mają, bo to jest zawsze kwestia praw nabytych.